Nie wiem, panie pośle Kaleta, jaki Rysiek? Ale Rysiek siedzi przecież grzecznie i się nie wyrywa, no. Wczoraj przez CBA został zatrzymany były minister w rządzie PiS, pan Piotr Wawrzyk. Jest on podejrzany o korupcję związaną z handlem z wizami. Oczywiście PiS przypisuje sobie tą zasługę, że to dzięki PiS-owi i służbom podległym PiS zostały zebrane materiały i pan Piotr Wawrzyk został zatrzymany przez te służby. A drugą kwestią jest to, że część posłów PiS już się nie przyznaje do znajomości z panem Piotrem Wawrzykiem i udają, tak jakby tego pana oczywiście nie znali. Zacznijmy, jeśli pani pozwoli, od zatrzymania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Piotra Wawrzyka. Według Prawa i Sprawiedliwości to jest efekt absolutnej transparentności rządów Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślają, że pan Wawrzyk został usunięty ze swojego stanowiska jeszcze w sierpniu, ponieważ PiS nie boi rozliczać się swoich ludzi. Czy pani rzeczywiście ma takie przekonanie, że to dzięki PiS-owi Wawrzyk został zatrzymany przez CBA i wymiar sprawiedliwości się nim teraz zajmie? Jakieś zupełnie mylimy chyba tutaj kategorie. Oczywiście pan Wawrzyk został odwołany z funkcji wiceministra, natomiast wczorajsze zatrzymanie go przez CBA jest po prostu wynikiem działania organów ścigania i tyle. To tutaj ja nie widzę tego związku. CBA działa, postawiło zarzuty, widocznie były podstawy do tego, żeby te zarzuty postawić. A zaskoczona była pani, kiedy usłyszała, że politycy Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzą, o kogo chodzi, że nie znają Piotra W, bo wtedy tak jeszcze się tak, oczywiście, mówiło. Oczywiście, że tak, chyba to wszystkich zaskoczyło. Myślę, że najwłaściwsza jest tutaj odpowiedź pana premiera Donalda Tuska, że ciekawe, czy pan Wawrzyk zna swoich przełożonych z tamtego czasu. Dzisiaj został przegłosowany budżet na 2024 rok. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 144 wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 434 posłów, za 240, przeciw 191, wstrzymało się 3. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2024. Podczas głosowania tego budżetu oczywiście pan marszałek Szymon Hołownia nie zawiódł i musiał pokazać posłom, kto rządzi na sali sejmowej. Nie wiem, panie pośle Kaleta, jaki Rysiek? Ale Rysiek siedzi przecież grzecznie i się nie wyrywa, no. Co panu chodzi? Już jakieś freudowskie marzenia i pragnienia tu się odzywają. Umówcie się, panowie, kuluary, sala. Poseł Kaleta z posłem Petru udają się do Hawełki. Jeden z internautów na portalu X, czyli na dawnym Twitterze, pokazał, że Jarosław Kaczyński jest zawsze i na wszystko perfekcyjnie przygotowany. Dobrze, jesteśmy w programie Ableton Live. Nasze tempo to 74 uderzenia na minutę. Zobaczmy oryginalne wideo. W zestawieniu z metronomem widać i słychać, że ewidentnie coś się tu nie zgadza. Natomiast po uruchomieniu ścieżki, którą stworzyłem na podstawie obserwacji ruchu Jarosława Kaczyńskiego, okaże się, że realizuje on klasyczny offbeat, co sugeruje włączenie stopy legendarnej maszyny perkusyjnej Rolanda TR-909. I proszę państwa, możemy się śmiać, ale ta sytuacja pokazuje po raz kolejny, że ten człowiek doskonale wie, co robi. Jak wiecie, Andrzej Duda stał się już bardzo komicznym człowiekiem w świecie polskiej polityki i znowu na portalu X pokazał się film, który można powiedzieć, że dobitnie to pokazuje. Jak pieniądze rzucam tam i siam, bo złotówek pewno waszych mam, inflację ja w dupie mam. Abrakadabra to polska makabra, rządowy to przepis, dodatków nadszedł czas. Tam tarcza, tu wadzik, trzynastka, mandacik, sekretem jest przekręt, to nowy jest ład. Zobacz sam, jak inflacja dzisiaj skacze na. Nawet Sasin jest zdziwiony sam. Ten ład to jest zwykły skam. Ten ład to